Cześć! Oto sobotni odcinek Złotej Informacji. Po tym zapraszam na drugą sobotni odcinek Złotej Informacji oraz na top kilka dziwnych aut. A dziś między innymi... Nowy Lexus LC Cabrio. Nowy Hyundai HDC 7 Concept. Hyundai RM19. Oraz nowy Maybach GLS zlecimy. Lexus oficjalnie na targach w Los Angeles zaprezentował najnowszy model swojej gamie. Oto Lexus LC Cabrio. Nowe LC Cabrio łączy sportowe osiągi, luksusowe wykończenie oraz wyjątkową stylistykę z przyjemności do jazdy. Ze złożonym dachem. LC500 Convertible ma długość 4760 mm, szerokości 1920 mm, a wysokość 1350 mm, a rozstaw osi to 2870 mm. Pod matką mamy 5-litrowy wolnocący silnik V8 o mocy generującej 464 konie mechaniczne. Na pokładzie może być Lexus Climate Concert G, który automatycznie dostosuje pracę klimatyzacji oraz podgrzewania foteli okolic szyi i kierownicy. We wnętrzu wykorzystano materiały najlepszej jakości. Oto koncept nadchodzącego nowego Hyundai Tucsona. Oto ma być stylistycznie właśnie następnego Tucsona. Mamy tu atrapę koniczną na cały przód oraz 5 oddzielonych LED-owych świateł. Nowy Tucson ma być pełni elektryczny i osiągać maksymalne 500 koni mechanicznych. Jak na koncept HDC 7 wygląda ciekawie. I przyszły Tucson ma taki właśnie być. To najnowszy model marki Hyundai na wyścigi. Oto ma sportowe akcenty i obniżone zawieszenie. To na podstawie Velostera. Z tyłu mamy wyciągnięty dyfuzor, wielki spoiler, aby poprawił aerodynamikę oraz wypuchlenia wokół kół. Więcej informacji nie mam. Dowiemy się w najbliższym czasie. We wnętrzu pojawiła się sportowa kierownica, analogowe obrotomierze i niestety nie mamy skrzyni biegów. Maserati testuje tajemniczy sportowy samochód. Czyżby to słynne MC12? Na pewno gdyby to było MC12, to byłoby bardziej krótsze. Nowe auto ma być prawdopodobnym rywalem Ferrari. Pod maskę trafi 6-cylindrowy silnik o mocy 70 koni mechanicznych i 901 Nm momentu obrotowego. Prawdopodobny debiut za 2 lata. Jaguar szykuje się do zaprezentowania odświeżonego modelu F-Type. Pamiętajmy, że F-Type już jest z nami ponad 6 lat i należy mu się lifting. Zmianami, które widzimy, należy to katonowa atrapa chłonicy, a najbardziej przykuła uwagę nowe LED-owe cienkie światła. Z tyłu dostaniemy nową grafikę świateł, tak jak w coupe i tak w wersji Roadster, lecz w wersji Roadster dostaniemy miękki składany dach. Debiut już prawdopodobnie za tydzień. Mercedes na targach w Los Angeles zaprezentował usportowioną wersję swojego dużego SUV-a. Mercedes AMG GLS 63. Ma nową atrapę chłonicy od Pana Amerykana oraz sportowe wlotki. Nowe AMG GLS 63 jest rywalem m.in. BMW X5M, BMW X6M oraz najnowszym Audi RS8. Pod maską mamy dobrze znany 4-litrowy silnik V8 z podwójnym doładowaniem, który generuje 612 koni mechanicznych i 850 Nm momentu obrotowego. Mamy system AMG MBUX. Auto do pierwszej setki daje w 4,2 sekundy. Teraz czas na kolejnego Mercedesa. Przedstawiam Wam najnowszego Mercedesa GLS Maybach 60. Dostał miano najluksusowniejszego auta na świecie. I to jest akurat prawda.
ma 22 lub 23 calowe obręcze kół. Promowane są nowe dziedziny na osobie charakterystycznych oraz promowane są towarzyszy wariant silnika oraz może jednak 4 silników, który może odbijać na 250 zakresami mechanicznej. Silnik został opracowany specjalnie dla Maybacha. Najwięcej luksusu mamy we wnętrzu. Kokpit jest fenomenalny. Kierownica na górze i na dole jest drewniana, ale mamy też obszycia bogatym materiałem, tak jak cała deska rozdzielcza. Co lepsze, AMG GLS 63 czy GLS Maybach 600? Dzięki za oglądanie. Zapraszam za niedługo na kolejną część z Moto Informacji oraz później na topki kosmicznych aut. Hej!